Cześć, witajcie. Przechodzę do Was dosłownie z marszu z nowościami od marki NAM. 1 kwietnia weszły do sprzedaży, dlatego potuptałam po nie. Wzięłam podkład, korektor, puder do twarzy i też pod oczy. I już mam przemyślenia po swatchach. Wydałam grube hajsy na to. Oczywiście wzięłam najjaśniejsze kolory i podkładu i korektora, żeby Wam pokazać, jak te najjaśniejsze prezentują się na moim bladym licu, na którym przeważnie wszelkie najjaśniejsze kolory są za ciemne. Te produkty przetestuję na dwa sposoby. Jeden używając wszystkich tych nowości naraz, a drugi używając części z tych nowości w kombinacji z moimi kosmetykami sprawdzonymi, tak żeby mieć świadomość, co poszło nie tak. Mam nadzieję, że ten filmik będzie pomocny. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Też zachęcam do subskrypcji mojego kanału i już zaczynamy. Na twarzy mam poranną pielęgnację i filtr SPF. No i mam nadzieję, że to wszystko się ze sobą nie pogryzie. Więc zaczynam od podkładu. Daję na razie niewielką ilość. I konsystencja jest taka dosyć gęsta, ale przyjemna. Daje fajne takie nawilżone odczucie. No i tak naprawdę nic nie musiałabym wklepywać gąbeczką, wszystko wygląda bardzo jedwabiście. Podkład już na swatchu mi się podobał, taką samą porcję daję na drugą część twarzy. No i kolor. Kolor chyba będzie idealny. Zaraz doklepię wszystko gąbeczką, ale na razie postaram się to wpracować dłońmi. Ta pierwsza warstwa dała takie poczucie drugiej skóry. Przepięknie wygląda i ja też nie odczuwam potrzeby pudrowania, więc to też może być fajny produkt na lato. Dołożę jeszcze troszeczkę na nos, to ma być formuła, którą da się budować. Nice, bardzo mi się to podoba. Może to krycie jest nawet większe niż 3-4 na 10. Bo tutaj naprawdę przepięknie wszystko zakryło, ale nadal prześwituje moja skóra, więc to jest naprawdę bardzo naturalny efekt. Producent obiecuje, że można budować ten produkt nawet do pełnego krycia, więc na pewno dołożę sobie miejscami i zobaczę, czy faktycznie tak jest. Ja z miłą chęcią bym użyła tego produktu też pod oczy. Okej, dało się troszeczkę dobudować na nosie, bo zawsze u mnie okolica nosa jest najbardziej zaczerwieniona i przeważnie tutaj posiłkuję się korektorem, ale udało się go zbudować. Może nie tak, że to jest pełne krycie, ale mimo wszystko dało się zbudować i to nadal wygląda naturalnie. Krycie też ma mieć spoko. Już przy tak minimalnej warstwie widzę, że ma krycie naprawdę bardzo dobre. Jego dobre krycie widzę już chociażby po wewnętrznym kąciku, bo zazwyczaj korektory mają problem z zakryciem tych zasilień w kąciku. W tym makijażu użyję sprawdzonego pudru pod oczy NAM, czyli tej poprzedniej wersji, bawełnianej. Natomiast jutro w kolejnym makijażu użyję tego najnowszego, bo jednak nie chciałabym przekłamać tego efektu. Ale korektor zastyga. Może nie na mur beton, ale zastyga, dzięki czemu też nie wchodzi w załamania. Mimo, że nie odczuwam jakiejś specjalnej potrzeby pudrowania całej twarzy, tylko strefy T, no to jednak chcę użyć tego najnowszego pudru. Ledwo dotknęłam i już wszystko zostało wygładzone. Zobaczymy, jak ten makijaż będzie wyglądał, jak troszeczkę poleży na twarzy, bo w tym momencie po nałożeniu pudru widzę taką pudrowość. Jest to efekt pudrowości.
boków twarzy nie pudrowałam, bronzer nie zrobił żadnych plam, więc też tutaj nie ma konieczności pudrowania, wszystko ładnie stało współgra. Podkład i puder wyglądają bardzo gładko i na razie jako takie pierwsze wrażenie jestem fanką podkładu. Puder muszę przetestować też z innymi produktami, żeby sprawdzić, natomiast ładnie wygładził i zmatowił, ale myślę, że to też nie jest jakiś taki mega długotrwały efekt, po jakimś czasie będzie bardziej satynowy aniżeli matowy, jak już sebum zacznie działać. Także ja kończę ten makijaż i widzimy się już w kolejnym makijażu. Drugi dzień testów. Wczoraj te wszystkie produkty nosiłam 12 godzin i w podsumowaniu powiem Wam, jakie są moje wrażenia po tym czasie. Wczoraj padał śnieg, więc też podkład nie miał łatwo. I zacznę od korektora, tak żebyście też widzieli różnicę kolorystyczną. I na pierwszy ogień idzie nowość Znam. Ta jedna warstwa ma, powiedziałabym, że takie dzienne, wystarczające krycie. Natomiast troszeczkę jeszcze dołożę, żeby mieć pełniejsze. Na ten moment wygląda bardzo ładnie. Postaram się teraz nie ruszać twarzą za mocno, żeby nic mi tutaj nie weszło w załamania, bo on zastyga. A po drugie oko użyję niezastygającego, wręcz bym powiedziała, że nawet troszeczkę nawilżającego, z Belle Hypoallergenic. Teraz mocno wybija się zaczerwieniony nos. No muszę powiedzieć, że ta prawa strona, gdzie mam ten korektor, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest faktycznie taka wygładzona. Przejdę do podkładu, a następnie wszystko przypudruję. Podkład jest na tyle gęsty, że naprawdę ja nie odczuwam potrzeby wklepywania go gąbeczką. Jest taki plastyczny. Po rozprowadzeniu go palcami no tak naprawdę nie mam co tutaj wklepywać, ale troszeczkę użyję gąbki. No i też dzisiaj postaram się użyć większej ilości, żeby zbudować takie konkretne krycie. No i teraz test krycia na nosie. Nos jest nadal czerwony, ale to też dlatego, że pacam w niego gąbeczką. Ogółem dla mnie ta taka jedna cienka warstwa jest wystarczająca. I normalnie bym tak zostawiła. I też nie odczuwam potrzeby pudrowania ogółem. Mogłabym troszeczkę przypudrować strefę T, ale to tyle. Tutaj nigdzie indziej nie widzę potrzeby. Ale dzisiaj też będę chciała przetestować jego krycie. Także użyję jeszcze kolejnej warstwy, przynajmniej na nosie. Tylko na jednej stronie postaram się zbudować większe krycie, a na drugiej nie. No muszę Wam powiedzieć, że mimo, że dokładam i dokładam tego produktu, fakt, że naprawdę małej ilości, bo nie naciskam całej pompeczki, tylko tak naciskam troszeczkę i tutaj wychodzi taka minimalna ilość. Ja właśnie taką ilość sobie dokładam. I właśnie mimo, że dokładam już którąś taką warstewkę, to nadal ta skóra wygląda naturalnie. Oczywiście to nie jest moja skóra, ale naprawdę ten produkt wygląda bardzo naturalnie na skórze. Także jeszcze dołożę troszeczkę i już myślę, że będę kończyć. To na pewno nie jest pełne krycie i też nie wiem, ile musiałabym dokładać, żeby zbudować pełne krycie. Fakt, że to krycie nie jest złe, natomiast nie uważam, że jest pełne. No i teraz czas na pudry. Najpierw użyję pudru pod oczy i użyję nowości pod oko, gdzie mam sprawdzony korektor. Mam wrażenie, że ten puder nowy delikatnie, ale tak tyci-tyci przyciemnił mi tą okolicę pod okiem. Jednak ten delikatny kolor, który fakt, że jest naprawdę bardzo delikatny, ale przy bardzo bladej cerze jednak będzie robił różnicę. Dobra, tutaj to oko przypudrowane.
Widzicie? Jest taka delikatna różnica kolorystyczna. I pod drugie oko pójdzie również NAM, ale już sprawdzony i mój ulubiony puder pod oczy, Cotton Candy Under Eye Powder. Bardzo delikatnie, coś tutaj mi weszło w załamanie. Ja widzę różnicę kolorystyczną, mam nadzieję, że Wy też to widzicie między prawym okiem a lewym. I to nie jest kwestia korektora, bo korektor był odpowiednio jasny, tylko to jest kwestia pudru, który ma delikatny kolor. Teraz czas na przypudrowanie twarzy, a przynajmniej strefy T. Dosyć mocno perfumowany zapach ma ten puder. Tak troszeczkę pachnie mi męskimi perfumami. Podkład też pachnie, ale to nie jest aż tak rzucający się w nozdrza, jak w przypadku pudru. No ale puder naprawdę bardzo ładnie wygładza. Automatycznie cera stała się taka mega gładka i matowa, ale ten mat po jakimś czasie zniknie, nie będzie aż tak rzucał się w oczy. Boków twarzy nie pudruję, zaraz przejdę do konturowania, ale na razie pokażę Wam na zbliżeniu, jak to wszystko się prezentuje. No i wrócę do Was już z podsumowaniem. I wracam do Was po 9 godzinach noszenia makijażu, nawet troszeczkę ponad. I tak jak zresztą widzicie, podkład naprawdę bardzo dobrze się utrzymał. Może dlatego, że producent go kieruje do osób z cerą tłustą, normalną i mieszaną. Ja mam cerę mieszaną, ale bardziej w kierunku suchej. I tutaj muszę powiedzieć, że też jestem bardzo zadowolona i myślę, że osoby właśnie z cerą suchą, dojrzałą ewentualnie, mogłyby używać tego produktu bez pudrowania, bo ja tak naprawdę nie odczuwałam jakiejś mocnej potrzeby pudrowania. Nie dość, że noszę go 9 godzin, to jeszcze miałam 1,5 godziny drzemkę, ale potrafię spać jak gejsza. Także nie dotknęłam nawet twarzą poduszki. Wyświecił się w strefie T, chociaż bardziej mi powiedziała, że tylko i wyłącznie w strefie nosa, bo czoło wygląda bardzo dobrze. I wczoraj nosiłam ten podkład, tak jak już zresztą Wam mówiłam, 12 godzin. I to w ciężkich warunkach, bo również na zewnątrz, a padał wczoraj śnieg, podkład zachował się bardzo dobrze. Po tych 12 godzinach widziałam delikatnie tutaj na strefie nosa, ale to bardzo możliwe, że to było łączenie z korektorem. Widziałam tutaj troszeczkę, jakby się delikatnie zważył, ale dzisiaj już tego nie widzę i myślę, że gdybym nosiła go nawet dzisiaj 12 godzin, to nadal wyglądałby bardzo dobrze. Obstawiam, że to jest kwestia mojego typu cery. Przy cerach tłustych z pewnością ten podkład szybciej by się wyświecił, ale też obstawiam, że wyglądałby bardzo estetycznie, bo wyświeca się w taki naprawdę delikatny i estetyczny sposób, jaki ja osobiście lubię i mi to wyświecanie się nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o poziom krycia tego podkładu, to powiedziałabym, że to jest takie wzmocnione średnie krycie. Raczej nie da się tutaj zbudować pełnego krycia, bo tak jak widzieliście, dokładałam na prawą stronę kolejne warstwy i nie widać różnicy tak naprawdę między prawą a lewą stroną, więc tutaj bym powiedziała, że to jest naprawdę takie mocne średnie krycie. Nie jest to pełne krycie i raczej ciężko jest zbudować, chociaż nadal przy tylu warstwach buzia wyglądała bardzo ładnie, bardzo naturalnie. To nie jest produkt, który będzie się rzucał w oczy pod tytułem tapeta na twarzy albo mocny, kryjący podkład i wiecie, to od razu widać. Tutaj też mamy właściwości pielęgnujące 90% składników naturalnych. Oczywiście nie należy postrzegać podkładu jako pielęgnacji, ale da się odczuć, że to jest delikatnie nawilżający produkt. Ma bardzo fajną konsystencję, jakby gęstszego kremu i po wpracowaniu go palcami ja osobiście nie odczuwam potrzeby używania gąbeczki, ale oczywiście można i też na pewno w kolejnych dniach przetestuję ten produkt również pod oczami i coś czuję, że może się tam sprawdzić. Także w tym całym teście podkład jest naprawdę moim faworytem i na pewno będę go używała w tym momencie na co dzień, bo daje przepiękny efekt i tutaj mogę mieć pewność, że będzie się utrzymywał nieskazitelnie przez długie godziny. Jeszcze parę słów o pudrze, który daje faktycznie efekt wygładzonej skóry, zmatowionej, tak dosyć konkretnie. No i też w moim odczuciu delikatnie suchy efekt, co może być milej widziane u osób z cerą konkretnie mieszaną,
w stronę tłustej, no i tłustej. U mnie przy cerze bliżej w kierunku suchej niestety ten efekt jest za suchy początkowo, ale oczywiście w trakcie noszenia ten efekt gdzieś tam zanika. No i też moje sebum zaczyna działać ze wszystkimi tymi produktami. Porównałam w konsystencji ten produkt z moim ulubieńcem, z Vibo Aquamist. No i Vibo jednak mimo wszystko, mimo też, że daje fajny taki wygładzony efekt, jest jakby bardziej... jest bardziej miękki. Nie daje takiego właśnie suchego, tępego matu, tylko daje bardziej taki aksamitny. Także ja w dalszym ciągu jestem fanką Vibo Aquamist, który mam w zapasie. Nie znaczy, że tego nie będę używała. Potestuję sobie jeszcze z różnymi podkładami i zobaczę, bo może to jest kwestia innego podkładu, może takiego bardziej nawilżającego, wówczas to wszystko się zgra ze sobą dobrze. Na pewno przypnę Wam w komentarzu, edytuję komentarz przypięty, jeżeli przetestuję go na różne sposoby i też będę miała inne przemyślenia. No i teraz czas na korektor. Ogólnie nie jestem fanką zastygających korektorów, chociaż może tak mi się wydaje, bo pewnie połowa korektorów, które mam, są delikatnie zastygające, ale mają taką, powiedzmy, bardziej kremową konsystencję i w moim odczuciu są bardziej nawilżające i dlatego je bardziej lubię. Natomiast ten, mimo że delikatnie zastyga, to bardzo ładnie wygląda, lekko pod okiem. Oczywiście, o ile nie nałożymy jakiejś takiej ogromnej warstwy grubej, natomiast przy takich dwóch cienkich warstwach, jakie ja dałam, bardzo ładnie zakrywa zacienienie już przy pierwszej warstwie, no i przepięknie ujednolica tą skórę. Ona z automatu wydaje się być gładsza, nawet jeszcze przed przypudrowaniem. Dlatego jutro, w dniu premiery filmu, z samego rana postaram się nałożyć ten korektor i ponosić go bez pudrowania, tak żeby mogła jak najszybciej Wam w przypiętym komentarzu napisać, jakie są moje wrażenia, jeżeli chodzi o taką metodę noszenia. Nie mam porównania niestety, jak ta konsystencja ma się do tego już kultowego, bym powiedziała, korektora z Nam, który jest bardzo lubiany i który wielokrotnie mi polecaliście, a jakoś nigdy nie było mi po drodze, czekałam na promocję, zawsze ją przeoczyłam, także pewnie finalnie kupię też tą taką podstawową wersję, no i porównam. Natomiast ta bardzo mnie zaskoczyła, zwłaszcza pod kątem utleniania się, bo na dłoni utlenił mi się strasznie o jakieś 2-3 tony i to na taki delikatny pomarańcz. I to tylko świadczy o tym, że ogromne znaczenie na to, jak wyglądają produkty, jak się utleniają, ma pH naszej skóry. Ja zrobiłam swatcha od razu po myciu dłoni, więc pH było zaburzone. Na twarzy nic takiego nie miało miejsca, ten kolor jest idealnie dobrany do mojej karnacji, więc jeżeli macie tak samo jasną karnację jak ja, to tutaj śmiało najjaśniejszy kolor jest w porządku. Po tej stronie mam ten korektor, a po lewej mam inny z Bell, który nie jest zastygający. No i obie strony wyglądają identycznie. Emil stanął na wysokości zadania i to nie jest to, o czym myślicie, bo rozśmieszał mnie i dosyć sporo się śmiałam, dlatego też przetestowałam ten korektor pod kątem załamań. No i wygląda to wszystko bardzo ładnie, zarówno z tą stroną, gdzie miałam swój sprawdzony puder, również znam, jak i po lewej stronie, gdzie miałam ten nowszy puder znam, który wydawało mi się, że delikatnie przyciemnia, natomiast finalnie, jak się sobie przyglądałam też w świetle dziennym, to nie widziałam tej różnicy kolorystycznej, więc o ile nie macie jeszcze jaśniejszej cery ode mnie, no to myślę, że też nie zauważycie tego przyciemnienia. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć rozjaśnioną jeszcze bardziej tą okolicę pod okiem, no to tutaj nadal rekomenduję ten produkt znam. Natomiast ten tutaj, myślę, że to jest, tak naprawdę to jest pewnie 1:1. Nie analizowałam składu, ale obstawiam, że te dwa pudry to jest niemal 1:1. Może coś tam minimalnie zmienili. Ten puder też jest bardzo dobry, aczkolwiek w dalszym ciągu zostaje przy swoim ulubieńcu różowym i nawet jakoś tak się po prostu psychicznie lepiej czuję z nim ze względu na to, że tego koloru nie ma. Ale nie oszukujmy się, nie każdy jest tak blady jak ja, no i też zaraz idzie okres letni, kiedy chcąc nie chcąc większość z nas będzie bardziej opalona bądź wysmarowana samopalaczami. Więc finalnie muszę powiedzieć, że ten test wypadł bardzo pozytywnie i nie mogę się doczekać kolejnych dni testowania tych produktów w różnych kombinacjach. Nie brałam tych kolorowych korektorów, dlatego że
staram się ograniczać ilość warstw na swojej skórze i takie kolorowe korektory też nie za bardzo mi leżą. No i też nie mam jakichś ogromnych zasinień, żeby na przykład zainteresować się tym korektorem morelowym. Zresztą mam też inny korektor niwelujący zasinienia w kremie, więc już nie chciałam po prostu powielać i kupować niepotrzebnie kolejnych produktów. A teraz użyję bibułki matującej i zobaczymy, ile zbiorę z nosa. Sorry, że się tak wychylam, ale nie postawiłam sobie lusterka, więc patrzę na to z tyłu. No i tyle, delikatnie zaczerwieniony nos, dlatego że dotykałam. Niestety, mam cerę reaktywną, więc jak tylko dotknę, to coś się z nią dzieje. No i tak naprawdę nie czułam potrzeby przypudrowania, ale oczywiście mogę przypudrować i wtedy na pewno uzyskam efekt total matte. I tak wygląda cera po poprawkach. Powiedziałabym, że to jest świeżo nałożony produkt, poza tym, że widzę delikatne wysuszenie na skrzydełkach nosa, ale to dlatego też, że w dalszym ciągu używam retinoidów, gdzieś tam przeplatam z kwasami, no i te takie delikatne wysuszenie czy w okolicy nosa, czy też na brodzie, żuchwie pojawia się czasem, więc tutaj nie przypisywałabym tego konkretnie tym produktom. Gdybym miała utworzyć ranking tych produktów, to zdecydowanie na pierwszym miejscu jest podkład. Naprawdę jestem jego fanką na ten moment i tak jak mówię, potestuję jeszcze go z innymi swoimi takimi sprawdzonymi produktami typu puder z Vibo. Na drugim miejscu jest korektor. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak ładnie koryguje zasinienia i też jak ładnie gładko wygląda na skórze i też go będę testowała jeszcze bez pudrowania, także dam Wam znać. A na trzecim miejscu są Exequo pudry, bo to też nie są produkty, które musiałam mieć, zwłaszcza, że poprzednik tego pudru w moim odczuciu jest albo tak samo dobry, albo nawet lepszy ze względu na swoją transparentność. Także wolę jednak ten bawełniany puder, ale ten raczej się nie zmarnuje, podaruję go mamie, której brakuje właśnie pudru pod oczy. A puder do twarzy też jest dobry, tylko osobiście wolę delikatnie mniej matowy efekt, ale to też pewnie zależy od produktu, który będę miała na twarzy, więc może przetestuję go z jakimiś takimi bardziej nawilżającymi, błyszczącymi podkładami i wówczas może z nimi dobrze współgrać. I to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeżeli tak było i miło spędziliście ze mną czas, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Też zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!